Kadini. Pierwszy kontakt z piłką tego zawodnika. Ruszył śmiało do przodu Mrowiec. Dobre odegranie! No i widzimy, jak ta akcja się kończy. Właściwie drugi kontakt Kadiniego z piłką. Pierwszy Mrowca. No i widzieliśmy, jak ta próba Gliwicza się zakończyła. Teraz kolejna próba Gliwiszan. Szybko rozgrywają te akcje. Staram się zaskoczyć defensywę rywali. Teraz tak jak samo przy tym rzucie rożnym. Jałkowski walczył do końca o tą piłkę. I udaje się Gliwiczanom wykończyć tą sytuację celnym strzałem. Mateusz Mrowiec wpisuje się na listę strzelców. 2-0. Piast w tym momencie prowadzi. Widzimy, jak to wszystko wyglądało od straty. To także podkreślam przy każdej okazji, ważne w kontekście wyborów reprezentacyjnych. Wkrótce kadry narodowe wracają do gry w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Teraz broni na raty, ale ofiarnie. Obrócił się z piłką, zyskał tam trochę przestrzeni, no ale traci tą piłkę Śmiałkowski indywidualnie na 3-0. Dominik Śmiałkowski. Dobrze, teraz Legia. Na pewno to nie jest taki łatwy mecz dla golkipera Gliwiczan. Teraz po drugiej stronie widzimy, jak się to kończy. Takie sytuacje mogą Gliwiczanie powiedzieć swoim rywalom. Trafia Vinicius Lazary. Mogą cieszyć się z czwartego gola gospodarze. Widzieliśmy przed momentem, jak to wyglądało po drugiej stronie. Teraz natomiast widzimy tego, który rozpoczął strzelanie w tym spotkaniu. No i jak na razie zalicza hat-trick. Teraz gospodarze. Bertolinę. Bertolinę, uderzenie. Ruszył do przodu. Jarosz, uderzenie. Teraz starał się gdzieś jeszcze wepchnąć na tę nogę, która przed momentem ucierpiała. No, twardy zawodnik, charakterny. Z Bugańskim. Kadini na prawą stronę. Czekał tam na tą piłkę Marek Bugański. Gliwiczanie, trzecie miejsce w tabeli. W żaden sposób dzisiejszy rezultat tego nie zmieni. No ale mogą poprawić mocno stosunek bramkowy Gliwiczanie tym spotkaniem. No i jak na razie poprawiają, bo widzieliśmy teraz tą akcję. Teraz szansa na kolejne trafienie. Mrowiec dobrze otrzymał tamtą piłkę. Na pewno to poddenerwowanie jest dużo większe, gdy trzeba oglądać z trybun, gdy nie można pomóc. A teraz odpowiadają legioniści. Bramka jedna, ale jakże efektowna. Knajdrowski, on potrafi świetnie złożyć się do strzału czysto. No i gol naprawdę. Jeden z kandydatów chyba do bramki kolejki. Śmiałkowski z przodu, Mrowiec pokazuje się tam, krzyczy do Śmiałkowskiego, by oddał mu tą piłkę, przekazał raczej. Teraz piastunki, Mrowiec dobrze się zastawia, wrócił się, lewa noga, Mateusz Mrowiec i gospodarze. Bertolinę do przodu, Bugański jeszcze oddaje piłkę partnerom. Bertolinę, on to wszystko właściwie rozpoczął. No i on to wszystko kończy. 7-1. Duże brawa. Także za to trafienie Michała Knajdrowskiego w tym meczu. No ale to jest cały czas gol na osłodę. Jak na razie honorowe trafienie. Teraz czujnie bramkarz Piasta, bo było tam gorąco. No a przede wszystkim czekał Knajdrowski na tą piłkę. Po drugiej stronie widzimy. Trafia Bruno Grassa. Teraz Bugański szuka także swojej bramki. To na pewno będą już takie bardziej rwane minuty. Może chaotyczne, no ale szczęśliwe dla Piasta. Legia 9-1. Jeszcze ten ostatni akcent, ale niecelny. André Silva, teraz daleka piłka od Janiszewskiego. Ale to był ostatni akcent w tym spotkaniu. Legia przegrywa w meczu z Piastem w Gliwicach, w meczu z Mistrzem Polski 9-1, a więc nie możemy tutaj mówić o sensacji. Mistrz Polski pokonał ostatnią aktualnie ekipę w ligowej tabeli.